Niezła Sztuka. Dzień dobry, witam serdecznie. Marta Król, tu audycja Niezła Sztuka w Dobrym Radiu. I bardzo się cieszę, bo mam wielkie szczęście do goszczenia niesamowitych kobiet. To są kobiety, które mogą być inspiracją nie tylko dla kobiet, ale też dla mężczyzn. I dzisiaj moim gościem jest kobieta wielu talentów, artystka, fotografka przede wszystkim, designerka, graficzka. Coś mogę dodać jeszcze? Podróżniczka. Tak jest już tak bardzo onieśmielające, że może już lepiej. Okay. Bardzo osoba przy okazji skromna, Honorata Karapuda. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Cieszę się bardzo, że przyszłaś tutaj do audycji i że możemy się z tobą spotkać. Próbowałam znaleźć informacje i wywiady z tobą i naprawdę nie ma ich wiele, chyba bardzo jest ich mało. I pomyślałam sobie, że ty jesteś taką osobą, która często staje z boku i w cieniu i obserwuje, robi te zdjęcia i nie wychodzisz na pierwszą linię frontu. I powiedz mi, czy to jest jakby taka twoja natura, czy to jest też związane z pracą, którą wykonujesz, czyli z fotografią? Na pewno jest to moja natura, gdyż nie czuję się komfortowo, będąc na pierwszym planie. Za to wydaje mi się, że bardzo lubię ludzi i bardzo lubię ludzi obserwować, bardzo lubię też z ludźmi rozmawiać, poznawać i to jest dla mnie absolutnie fascynujące, że mam kogoś niezwykle ciekawego po drugiej stronie obiektywu i mogę zarejestrować jakiś element jego osobowości. I no, to jest takie dla mnie po prostu inspirujące. Nie? To jest niesamowicie, to się czuje, patrząc na twoje zdjęcia. Ja serdecznie zapraszam wszystkich naszych słuchaczy, żeby weszli na stronę honoratakarapuda.com. Tam Honorata od wielu lat prowadzi swój blog i wrzuca zdjęcia, które są niebywałe, mają niebywałą moc i rejestrują nie tylko twoje podróże, wewnętrzne, zewnętrzne, ale te spotkania z różnymi artystami i tam możecie państwo zobaczyć te zdjęcia, bo tych Honorata w social mediach tak od niedawna jesteś, tak? Na Instagramie. Tak, przyznam się szczerze, że bardzo długo się broniłam, gdyż nie wiem, jakoś kojarzyłam zawsze social media z taką troszeczkę jednak promocją swojej własnej osoby, tak bym chciała to określić. Tymczasem jakby ja jestem jednak fotografem, który opowiada różne historie, więc social media nie wydawały mi się tym narzędziem, ale oczywiście zmieniłam zdanie, tak? No właśnie, co się stało, że zmieniłaś to zdanie? Tak, no wiele czynników. Pierwszy czynnik to oczywiście tak, że mieliśmy pandemię w marcu. Ja już wcześniej zresztą wyjechałam i miałam trochę takiego czasu bardzo fajnego i ważnego dla mnie, że mogłam przejrzeć swoje archiwa, mogłam sobie troszeczkę uporządkować swoje myślenie o fotografii, swoje pomysły na przyszłość i to było taki fajny moment, naprawdę, że miałam wreszcie chwilę spokoju, taką dłuższą. I pomyślałam sobie też, że po pierwsze jest to narzędzie, którego nie można lekceważyć, więc ten Instagram się pojawił i cieszę się, że się pojawił. Jak ty się z tym czujesz? Słuchaj, no na początku bardzo się źle z tym wszystkim czułam, bo tam jakbym po prostu dzieci swoje oddawała gdzieś w obce ręce, ale później stwierdziłam, że po pierwsze jest fajna komunikacja, możemy się wzajemnie inspirować. Bardzo dużo rzeczy zaczęłam oglądać, które też są dla mnie niezwykle cenne. Ale też dostałaś jakiś feedback, prawda? No na pewno, oczywiście, no, wiadomo, zawodowo to jest bardzo ważna sytuacja, w której potem moi byli klienci, moi obecni klienci zaczęli po prostu z jakąś taką niezwykłą intensywnością się ponownie do mnie odzywać, co było też piękne, ale też oczywiście zdaję sobie sprawę, że po tej pandemii, kiedy mieliśmy wakacje i mogliśmy przez chwilę pracować, w takim sensie, że wakacje od pandemii, bo tak bym to nazwała. No ten i dosłownie wakacje, właśnie, bo to był lipiec, sierpień. Tak, ten czas był niezwykle intensywny, taki zawodowo, więc póki co kontynuuję jakby ten No to fantastycznie. Przygodę. Także zapraszam też serdecznie na Instagram. Państwa na Instagrama Honoraty. Powiem parę słów o tobie. Artystka o niesamowitej wrażliwości, uważności na drugiego człowieka, co jest ważne, bo Dobre Radio też promuje uważność. Fotografka, graficzka, mistrzyni kreatywnego portretu. Graficzka z wieloletnim doświadczeniem w kreowaniu opraw wizualnych dla albumów muzycznych, spektakli teatralnych, filmów. Projektantka okładek płyt dla wielu muzyków. Współpracuje m.in. z Teatrem Warszawy, Teatrem Transatlantyk, Pożarem w Burdelu, Kabaretem Moralnego Niepokoju, Festiwalem Off, Openerem, Tanton, nowa muzyka, Męskie granie, Sopot Non-Fiction. Autorka kilku wystaw i projektów wspólnie w kolaboracji z Cici Ude, z Martą Ignerską między innymi. Będę cię za chwilę o to pytała. I stworzyłaś też, właściwie może powiem, jak myśmy się poznały, przez Melę Koteluk. Pamiętam, tak, że... Chyba tak, rzeczywiście. Jakoś... Marcin, mój mąż, pracował nad jej płytą, chyba pierwszą, Spadochron. Tak. I fajnie nam się rozmawiało z Melą i Mela mówi, słuchaj, znam taką świetną laskę, ona robi takie foty, jest bardzo kreatywna i musicie się poznać. No właśnie. I to byłaś ty. To było już bardzo, bardzo dawno temu. Rzeczywiście ta przygoda z Melą Koteluk trwa już tyle lat i zrobiłyśmy okładki tych pierwszych dwóch płyt, Spadochron i Migrację, i mam tą wielką przyjemność, że tak trochę obserwuję rozwój młodej artystki, która dojrzewa i się zmienia i ma coraz więcej do powiedzenia bardzo, bardzo interesujących rzeczy i też zmienia się artystycznie i to jest naprawdę absolutnie fascynujące, bo jakby widziałam te początki gdzieś też, jak ciężko było wejść w ten cały świat. Jaki to jest olbrzymia praca po prostu. Jaki to jest koszt, tak? Koszt i praca i ja jestem pod olbrzymim wrażeniem. A opowiedz proszę o swoich początkach, bo mnie zawsze interesowało to i lubię takie historie. Tak? O fotografii, o swoich początkach fotografii. Mam różne historie w głowie, które słyszałam, ale tak sobie myślę, że pewnie miałaś parę lat i dostałaś w prezencie aparat Zenit na przykład. Czy to Zenit, było tak? Tak. Szczerze, czy to był Zenit? Nie pamiętam. Chyba mogła być to praktyka, szczerze mówiąc. I rzeczywiście były to czasy licealne i to krótka historia. Dostałam aparat, poszłam na pierwsze zajęcia, bo byłam w liceum plastycznym, na zajęcia właśnie w ciemni fotograficznej i wpadłam jak ta śliwka w kompot. Już nie można było mnie z tej ciemni wyciągnąć. Ile miałaś lat wtedy? 15. Okej. 15 lat, w związku z tym, jak zaczęłam rzeczywiście pracę w ciemni, to już tą ciemnię miałam w domu. Znaczy zrobiłaś sobie w domu ciemnię, tak? Znaczy, nie oczywiście od samego początku, powiedzmy w momencie, kiedy już miałam jakieś swoje miejsce, to było chyba w wieku 16 lat, jakiś mały pokój, to od razu zamienił się on w ciemnię fotograficzną. Czyli miałaś zasłonięte okna. Tak, wszystko miałam. Czerwone lampki, zasłonięte okna, powiększalnik, wszystko na ścianach, wszystko. To ciekawe, co twoi rodzice na to. Nie, bo ja wyprowadziłam się z domu mając lat 15. Dosyć szybko. Tak, dlatego że życie. Tak jest. Akurat byłam w szkole plastycznej w innym mieście. Gdzie to było? W Lublinie. W liceum plastycznym w Lublinie i to jest taka fajna, szybka szkoła życia, że rzeczywiście już nie ma tych rodziców, którzy są na każde zawołanie, więc bardzo fajnie uczy to niezależności. Na początku byłam rzeczywiście w bursie przyszkolnej, ale potem bardzo szybko byłam na tak zwanej stancji, więc i tutaj mogę powiedzieć, że nie wiem, mam taki prezent od życia, że miałam od razu niezależność, bo naprawdę żadnej kontroli z żadnej strony. Sama się musiałaś kontrolować. Tak, więc na tej stacji mieszkałam w ciemni fotograficznej i tak już zostało to ze mną. A powiedz mi, co ty w tej ciemni zobaczyłaś? Bo ja się tak zastanawiam, magię. Okay. Jak się wkłada ten biały papierek i generalnie wychodziły różne czary mary. Też uwielbiałam oglądać negatywy, uwielbiałam je sobie robić stykówki, jakieś pierwsze takie... Czy to jest w ogóle ciekawe? Czy to jest fajne? Na stykówce wygląda inaczej, wygląda interesująco, powiększam, w ogóle nie wygląda, w ogóle się nie podoba. Czyli eksperyment, tak? Tak, ten eksperyment. Ja też chyba nie robiłam dobrej fotografii na początku. Robiłam taką fotografię, która mi się wydawała, że jest akurat, a to były takie dosyć sztywne portrety. Znaczy tak to oceniasz teraz. Tak, nie, to było fatalne, teraz muszę powiedzieć. Jesteś surowa dla siebie. No ale w tamtym momencie może myślałaś, że to jest to właśnie. Chyba ta technika cała i ten proces i ta magia mnie tak zafascynowało, że ja jeszcze nie miałam otwartej głowy na eksperyment, na wyobraźnię jakby w samym portrecie, bo to jest najważniejsze, bo jak się spotykamy z kimś i mamy pomysł na zdjęcie i chcemy, żeby to zdjęcie było ciekawe, no to ono nie może być powtarzalne, tak, że zawsze to samo światło i tak powinien wyglądać portret. No a ja byłam wtedy na takim etapie, ale to były początki, powiedzmy. No, oczywiście uczyłaś się. Tak, więc chyba powinnam wtedy więcej szaleć, od razu wymyślać jakieś... A miałaś jakichś swoich mistrzów, jakiegoś jednego, nie wiem, kogoś, kto cię w tym zainspirował albo prowadził? Ja chyba miałam wtedy Sautka, takiego czeskiego fotografa, który robi przepiękne rzeczy, bardzo takie... nagie kobiety o przeróżnych kształtach, bardzo przedziwnych, naprawdę jego taki... Zresztą to było piękne, bo on uczył też takiej akceptacji ciała i te kobiece portrety były zawsze na tej samej ścianie fotografowane. To jest takie charakterystyczne, odrapanej ścianie. To były oczywiście robione techniką analogową portrety. Zresztą to jest bardzo taki chyba szanowany artysta, który... bardzo charakterystyczny. A czy ty wtedy już wiedziałaś, że głównie będziesz chciała robić portrety? Człowiek. Zdecydowanie. Znaczy, ja kocham każdy rodzaj fotografii. Znaczy, że uwielbiam podróżować, uwielbiam fotografować zwierzęta, no to już w ogóle uwielbiam. Dzieci? Dzieci czasami mi się zdarza, chociaż mam małe doświadczenie w tym. Uwielbiam kwiaty. O, to jest cała wielka przestrzeń, z którą zetknęłam się podczas współpracy z taką parą florystów tutaj w Warszawie wybitnych, Piotr Sekunda i Zygmunt Sieradzan. Tak, zupełnie niesamowite rzeczy. Niesamowite, to są artyści, którzy tworzą kompozycje, to są dzieła sztuki. Ja sobie, ja chyba z 7 lat już z nimi współpracuję. Teraz obecnie bardziej z Piotrem Sekundą i szczerze mówiąc nawet wczoraj robiliśmy zdjęcia, więc ta współpraca tyle lat trwa, więc ja kocham kwiaty, ale człowiek jest jednak, no to jest... Potęga, tak? To jest po prostu spotkanie z kimś interesującym, to jest rozwijające dla duszy. Myślę, że to jest taka trochę obopólna wymiana energii, że oczywiście ktoś, kogo fotografuję, zyskuje, mam nadzieję, piękne zdjęcie, ale ja też zyskuję, tak? Jakąś niesamowite spotkanie. Właśnie o tym chciałabym z tobą porozmawiać za chwilę. Mam takie jeszcze piękne zdanie, które też powiem po przerwie muzycznej. Chciałabym porozmawiać z tobą o relacjach i o emocjach, bo fotografia to jest, wydaje się, że to jest taki trudny temat do rozmowy w radio, tak? Nie widzimy tego, ale myślę, że fotografia to są głównie relacje i to są ludzie i o tym chciałabym z tobą za chwilę porozmawiać, bo mi się wydaje, że masz bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Niezła sztuka. Marta Król, witam serdecznie ponownie po przerwie. Tu Niezła Sztuka, a w Niezłej Sztuce Honorata Karapuda, fotografka, artystka, kobieta o niesamowitej wrażliwości, umiejąca dostrzegać w ludziach coś, czego oni często może sami nawet nie zauważają, bo chciałabym, Honorata, ciebie właśnie zapytać o... Fotografia to są ludzie, tak powiedziałaś przed przerwą, tak? I ja nawet mam taki cytat. Fotografia jest główną siłą wyjaśniającą człowieka człowiekowi. I tak sobie pomyślałam, że to fotografia jakąś taką niesamowitą funkcję w nawiązaniu relacji między ludźmi tworzy. I chciałam cię po pierwsze zapytać o twoje relacje z osobami fotografowanymi. Dokładnie. Znaczy, ja chciałam już dawno temu zmienić nazwę mojej działalności i nazwać ją fototerapią. Fototerapią, zdecydowanie. Mi się to bardzo podoba, jako w ogóle tytuł programu. Ja generalnie rzeczywiście moje zajęcie życiowe to jest fototerapia, gdyż to jest moim wielkim szczęściem, radością i powodem do dumy. Opowiedz o tym, co to jest ta fototerapia? Jest to, że ludzie przychodzą do mnie na sesję i oni po prostu wychodzą uskrzydleni. I to mi się bardzo często zdarza. I to jest po prostu dla mnie największa jakby radość i też... Ale jak myślisz, dlaczego to się wydarza? Dlatego, że przychodzą tak ludzie, którzy nie wierzą w siebie, uważają, że wyglądają przeciętnie, wyglądają nieciekawie, że mają wady i tak dalej. Ja kocham wady, kocham, że wyglądają, że są nieprzeciętni. O, w ten sposób miałabym powiedzieć. I podczas, nie wiem, co się wydarza. W sumie to jest jakiś taki rodzaj zaufania, taki rodzaj otwartości, że nie mówimy tylko o kobietach, bo mówię też o mężczyznach, bo mam bardzo wielu... A czy to dotyczy też artystów, którzy gdzieś już są znani? Wszystkich, tak? Znaczy mam wrażenie, że może nie będę tak generalizować, bo bycie takim artystą na scenie wymaga już takiej profesjonalnej otwartości, że wiemy, jak się zachować, żeby... Świadomości ciała. Że ten wizerunek jest tak zwany wizerunek, czyli coś takiego trochę poza no powiedzmy czymś intymnym, tylko czymś, co jest wystawione już specjalnie na widok zewnętrzny i to jest nasz pancerz ochronny i ten wizerunek mamy zawsze podobny, taki sam i on nas jakby chroni. To ja mówię już o artystach, takich bardziej doświadczonych. Ale to generalnie mówię o swoich modelach, którzy przychodzą i są niepewni raczej tego, jak się zachowują, jak wyglądają. I okazuje się, że podczas takiej sesji fotograficznej nagle to wszystko gdzieś umyka. No, że mamy... Zapominają o Zaczynają tym. Akceptować siebie, tak. Ja uwielbiam dawać wskazówki, ale to są takie wskazówki typu właśnie, że robimy błędy, że się trochę naginamy w jedną, drugą stronę. No, ja byłam oczywiście po drugiej stronie, bo mnie wielokrotnie fotografowałaś, więc mogę się tym podzielić, ale... Mówię o ćwiczeniach emocjonalnych, tak szczerze mówiąc, bo kiedyś mi się podobało takie zdanie od mojej koleżanki, aktorki, która powiedziała, że Ona tak naprawdę też ma taką trochę dyscyplinę sportową, ale nie w takim tradycyjnym wydaniu. W sensie ale zawód aktorski, jest dyscyplina sportowa. Że emocje są jakby takim elementem, który wymaga ćwiczenia po prostu. I że ona tak długo ćwiczy, aż po prostu potrafi tą daną emocję w sobie przywołać. Więc ta fotografia też pozwala na eksperyment taki, że nagle my możemy sobie pozwolić być osobą troszeczkę bardziej inną gdzieś tam. Być może to jest pogłębione coś, co my mamy w środku i chcemy jakąś emocję z siebie wykrzyczeć na przykład, albo chcemy coś pokazać, ale też możemy... Czyli to jest tak, że przychodzi ktoś do ciebie, kto chce, żebyś mu zrobiła zdjęcia, tak? I on nie bardzo wierzy w siebie, widzi swoje wady, wstydzi się. Tak. I po kolei. I co się wydarzy. Ja nie mam takiej gotowej definicji na to, bo to zależy. Ale wchodzisz w jakąś relację, tak? Wchodzę. Ta osoba się czuje... Ona się czuje skrępowana. Ale czuje się bezpiecznie u ciebie. Ja myślę, że tak. Po 5 minutach już raczej się czuje bezpiecznie. Tak mi się wydaje. Rozmawiamy sobie. Poznajecie się albo się już znacie. Tak, więc ja proponuję taką właśnie metodę trochę aktorską, że próbujemy pokazać na początek jakieś różne plastyczne emocje, wczucie w sytuację pozytywną, wczucie w sytuację negatywną, wczucie sytuację, tylko negatywną, powiedzmy, taki rodzaj melancholii na przykład, tak? Okej, że nie wchodzimy w jakieś ciężkie emocje. Absolutnie, ale jakieś pozwalamy sobie na to, żeby jakieś wyobrażenie takie czy inne. To trochę działa, bo nagle po prostu trenujemy elastyczność, tak? I ta elastyczność fajnie nam gdzieś do portretu gdzieś pasuje, tak? Że możemy sobie poeksperymentować siebie w różnych wydaniach. No i potem okazuje się, że te osoby bardzo szybko jakby wchodzą w taki rodzaj zabawy. I otwierają się i szczerze mówiąc ja po paru 10 minutach ja niespecjalnie muszę prowadzić tą osobę, bo my mamy już rozćwiczone, jesteśmy rozćwiczone, jesteśmy porozmawiałyśmy. Ale macie też taką relację między sobą, prawda? No bo ten aparat fotograficzny może krępować. Rzeczywiście mi się wydaje, że to jest ważne bardzo, co ty mówisz, bo ja zauważyłam, że wiele osób, które znam, czy które już teraz te social media sporo zmieniły w takiej świadomości, ale zazwyczaj to dotyczy, myślę, i kobiet, i mężczyzn, że ludzie myślą o sobie, o nie, ja tak fatalnie wychodzę na zdjęciach, o nie mogę na siebie patrzeć, nie? Że jest coś takiego. Tak. I tak się zastanawiam, ja to też oczywiście czasami mam albo miałam, ale już jestem w takim wieku, że już mówię, dobra, no to wyszłam brzydko, wyszłam tak, jestem aktorką, mogę być taka, już się tym tak nie przejmuję, nie? Zupełnie. Natomiast mamy takie parcie, że musimy być jacyś tacy piękni i zastanawiam się, czy to nie jest tak, że ty w każdym poszukujesz jakiegoś piękna, to znaczy piękna, które nie musi być takie oczywiste piękno, uśmiech, piękne zęby, tylko to może być jakaś wrażliwość, czy coś, co w tej osobie jest. I to jest jakby takie moja jedna refleksja i pytanie przy okazji, czy przychodzą do ciebie czasem takie osoby, które strasznie grają i które mają maski na sobie i w ogóle nie chcą z tego zrezygnować. I po prostu są kimś innym, nie? I myślę, że znasz takie osoby. Ale ja sobie myślę, że ja dużo słucham, jak ktoś przychodzi. Ktoś mi przychodzi i mówi, że on chce zagrać mi coś, jakąś personę, żeby już pomijając, że ja kocham personę. On ci to mówi niewerbalnie, tak? Znaczy ale widzisz, nie, dlaczego? Ja mam tak szerokie spektrum, że tak powiem, moich modeli, więc jak ktoś przychodzi do mnie i jest, nie wiem, cudowną drag queen i jest ubrany w jakieś niesamowite rzeczy i on chce być czyli jest tą personą, oczywiście, no to ja to kocham przecież. Ja to chcę fotografować, tak? Ja chcę to wydanie tej osoby w tym momencie. Ale jak ktoś przychodzi do ciebie i widać, że jest jakiejś głębokiej depresji, ale ojej, gra, że jest... Wiesz... Tak, ja nie wiem, czy osoba w głębokiej depresji przyszłaby na sesję fotograficzną. Myślę, że może by się na to nie zdobyła, bo to ja nie mam aż takich kompetencji zdecydowania. Też nie wiem, kto by miał mnie polecić jako antidotum na to. Myślę, że to jest niemożliwe, ale jakiś taki rodzaj zagubienia na pewno każdy z nas ma, większy, mniejszy. Ja staram się słuchać. Jak ktoś mi mówi, że on strasznie nienawidzi czegoś w sobie, to ja mówię, dobrze, ja się zgadzam na to. To my tego nie będziemy eksponować, ale poszukajmy wtedy tego i tego. I nagle się okazuje, że po chwili ta część, która była taka, ostatnio miałam 15-latkę, ja mam taki okropny ten nos, proszę, nie fotografuj mi tego nosa, w sensie w jakimś tam profilu, tak? Mamy wszystkie zdjęcia ze wszystkich możliwych profili, bo nagle się okazało, że i światło, i jakby jej radość, tak, w danym momencie i to, że ona po prostu poczuła się swobodnie, nie mamy żadnych problemów z tym, więc to też jest przełamywanie, że na początku nie, ale potem spróbujmy na 50 zdjęć, a może jedno, a może dwie, a może 3, nagle pokażą, że to wcale nie jest jakiś mega wielki problem. Więc ja nie generalizowałabym tych rad, może w ten sposób. Do każdego inaczej, indywidualnie. Myślę, że to jest tak, że młoda dziewczyna, która nagle z prawego profilu uważa, że wygląda fatalnie, Trzeba mi to wysłuchać, zaakceptować i generalnie zastanowić się nad tym, co możemy... Czy ty używasz potem dużo Photoshopa i co myślisz o tych wszystkich filtrach, które stosujemy? Ja uwielbiam to pytanie, dlatego że to jest taka mitologia trochę a propos fotografii analogowej, która niby nic nie używała, kiedy tak naprawdę... było wszystko używane. W takim sensie, że używaliśmy różnej czułości papierów fotograficznych, różnej czułości klisz fotograficznych. Czyli robiliśmy te Photoshopy w inny sposób. Troszkę inaczej, że robiliśmy je w ten sposób, że decydowaliśmy o kontraście, decydowaliśmy... Światło? Światło? No tak, ale światło to jest podczas robienia fotografii, ale mówimy już o momencie, kiedy mamy... Czyli produkcja. Tak, nie. Najpierw wybieramy materiał, potem wybieramy materiał światłoczuły, na którym się odkłada dana fotografia. Więc to też był wybór a propos tak zwanego filtru, czy coś jest bardziej skontrastowane, czy coś jest bardziej miękkie. Więc to już istniało. Też jest taka moja ulubiona okładka chyba Jamesa Deana do jakiegoś magazynu nowojorskiego, już nie pamiętam, do jakiejś gazety. I widziałam to zdjęcie jakby w oryginale zrobione przez fotografa i widziałam obok zdjęcie zedytowane przez po prostu edytora tej gazety, gdzie po prostu wszędzie są napisy. Tak, tutaj proszę ściemnić ten 3 centymetry, tutaj proszę je rozjaśnić, tu proszę wydobyć to, proszę wydobyć tamto i tak dalej. I mówimy o fotografii analogowej. Czyli już mówimy o zmianie kreacji rzeczywistości. Oczywiście, a czy w sensie jakby mówimy o pracy nad tak naprawdę klatką z filmu. No dobrze, ale oni tego Jamesa Deana też zmieniali. Jego... Nie, ale filtrami, że tak powiem, rozjaśniali, robili bardziej dramatyczne zdjęcie, bądź też rozjaśniali jakieś partie i tak dalej. Więc ja mówię o tego rodzaju korekcji. Też mówimy też o tym, że... ty to akceptujesz? Znaczy absolutnie, no oczywiście. Teraz ale też... takie, wiesz, filtry, że ci skórę tak ładnie wygładza wyszczupla ci nos i policzki. No cóż mam powiedzieć, to czasami zdarza się, ale na przykład ale to jest na prośbę osoby, która do ciebie przychodzi, czy to ja tak sama... zastanawiam się, czy jakieś komuś już szuplałam policzki, no chyba nie jednak. Bo jednak nie. Aż tak nie ingerowałaś, ani talii jakoś bardzo, bardzo, bardzo. Talii. Chyba może wyszczupliłam. Przyznam się, że komuś tam... Mi wyszczupliłaś pewnie. Możliwe. Pewnie cię o to prosiłam. Pewnie tak było. Możliwe, że talia została wyszczuplona. Ale to jest, kurczę... Narzędzie jak każde inne, z którym nie można przesadzać, zdecydowanie. Ja lubię, myślę, absolutną naturalność, tak? Jeżeli ktoś ma piękną pieprzyki, ktoś ma po prostu naturalną bliznę, no to są piękne rzeczy, dlaczego to usuwać, tak? Mamy światło, mamy kolor, mamy kontrast, który możemy zmienić, więc to są takie moje ulubione w sumie narzędzia. Czyli co, fotografia to jest jakieś narzędzie do akceptacji, samoakceptacji? Nie wiem, do czego to jest narzędzie, do wielu może spraw. Może być, do tego między innymi. Narzędzie przede wszystkim dla mnie to jest narzędzie do kreacji, do twórczości. Gdyż ja, owszem, słucham próśb moich modeli, że oni by chcieli naturalne zdjęcie. Ale robisz swoje. Ale ja tego, no generalnie tak, zrobię i o zdjęcie. Tym porozmawiamy po przerwie. Dobrze. O kreacji. Dobrze. Do usłyszenia. Niezła sztuka. Marta Król, witam serdecznie. Niezła sztuka, audycja Dobrego Radia. A ze mną dzisiaj gościem jest Honorata Karapuda, fotografka, która przyjechała... Skąd, gdzie ty mieszkasz teraz? Bo podróżujesz sporo. A, no właśnie, no teraz mieszkam w Krakowie. Tak, w Krakowie mieszkam od w sumie dwóch miesięcy. Taka podróż sentymentalna, bo byłam w Krakowie podczas studiów przez 6 lat, więc później mieszkałam w różnych miejscach. I wróciłaś. A gdzie mieszkałaś przed Krakowem? W czasie pandemii. A, no tutaj tak. Mieszkałam przez chwilę w górach włoskich i tam mnie zastała pandemia. Miałam tę przyjemność, że tak jakoś akurat tam byłaś i tam na wysokości ilu metrów? 666. Naprawdę. Taka była wysokość naszego mieszkania. To było 666 metrów nad poziomem morza. Ale oczywiście mieliśmy tam, mamy najwyższe góry Europy, jakby pół godziny do Mont Blanc, więc to była przyjemność olbrzymia być tam, ale oczywiście też smutek, bo wiadomo, ta sytuacja dotknęła wszystkich i góry też były zamknięte podczas pandemii, więc... Nie można było jeździć na nartach. Nie można było nawet wyjść na spacer, więc... Ale robiłaś... No to nie robiłaś zdjęć. Czy co wtedy robiłaś? Ja wtedy robiłam porządki w swoich archiwach. Ach, i wtedy powstał pomysł na Instagram. Między innymi, ale miałam piękny widok jakby przez okno, więc to mnie uspokajało. Lubisz zmieniać miejsca, w których mieszkasz? Tak. Zdecydowanie. To jest takie też inspirujące, że charakter mojej pracy pozwala na częste podróże i też na zmianę miejsc zamieszkania, więc rzeczywiście już powłóczyłam się trochę po tym świecie. To niesamowite i bardzo ciekawe. Opowiedz mi o kreacji w twojej pracy, bo to jest chyba taka część, którą można odkrywać. Tak, widzę błysk w twoich oczach. Tak, zdecydowanie, bo tak rozmawiałyśmy jeszcze o tym Photoshopie i o tych zmianach. Ja kocham narzędzie projektor. To jest niby banalne narzędzie do pracy fotograficznej, ale ono pozwala na wykreowaniu dowolnej rzeczywistości przeze mnie tak naprawdę. Projektor, czyli... Projektor, po prostu wrzucanie różnych wizualizacji na osobę i wykonywanie w ten sposób portretu. I z tego wychodzą takie... Czyli wyświetlasz na przykład na modelce. Dokładnie, na kimce. Albo też jakby podkreślam film, wzór, kolor, ale też wystarczy na przykład sam nastrój, samo światło, sam kolor. To jest taka metoda, którą uwielbiam, bo mogę naprawdę w parę sekund zmienić nastrój wszystkiego. Nie wymaga to scenografii niezwykłej, czy tam właśnie niesamowitego jakiegoś stroju, a mamy zupełnie inną rzeczywistość. I jest to też bardzo szczere narzędzie, gdyż ono w ogóle nie wymaga żadnego Photoshopa. To znaczy mamy przepiękne, kolorowe, barwne zdjęcie, gdzie nie musimy podkreślać kontrastu, koloru i tak dalej, więc bardzo wiele zdjęć, które są tak niesamowicie takimi obrazami, powiedziałabym, i wydaje się, że to zostało stworzone w postprodukcji, no właśnie one powstają w taki prosty sposób. To jest rzeczywiste, ja nawet miałam przyjemność brać udział w projekcie Galatea. Ty to robiłaś razem z Cici Ude, projektantką. Możesz opowiedzieć o tym projekcie trochę? Tak, to był piękny projekt sprzed 2 lat we współpracy z Operą Narodową. Miałyśmy właśnie patronat opery i stworzyłyśmy serię przepięknych kostiumów. To Cici je stworzyła. Kostiumów do opery. Bohaterkami były słynne bohaterki właśnie oper, były naszą inspiracją i ja zrobiłam serię portretów ze świetnymi dziewczynami. Właśnie Marta, ty byłaś Lady Macbeth. No właśnie. Przerażające, nawet mam to zdjęcie w domu, w sypialni. Świetne. Ja bardzo lubię. Na początku moje dzieci się trochę bały, bo ja tam trochę mam przerażające. Jestem cała na biało pomalowana i mam taką stróżkę krwi, która mi z ust spływa. Tak, ale jesteś też cała pokryta właśnie takimi barwnymi i ciekawymi. Ale bardzo lubię to i naprawdę wszyscy się teraz przyzwyczaili i to nie wyobrażam sobie, że tego... Tak. Powiedz mi, czy te twoje portrety, obrazy, bo tak naprawdę to są takie obrazy, czy można je gdzieś zobaczyć w tym momencie, kupić? Czy twoja sztuka jest na sprzedaż? Ja myślę, że jest to jakiś taki temat. Reklamuj się. Trochę na przyszłość. Pracuję nad tym, żeby to było bardziej dostępne. Czy ktoś może do ciebie napisać, że ci wejdę sobie i powie: pani Honorato, oczywiście, ja bym bardzo chciała mieć... Ja mam otwarte serce dla wszystkich, naprawdę. Jeżeli ktoś zakochał się w jakimś zdjęciu, piszcie. Na pewno możemy się porozumieć. Dogadać. Jest to bardzo dla mnie miłe. Miałyśmy ostatnio taką miłą przygodę tuż po pandemii. 3 dziewczyny, moja przyjaciółka serdeczna Marta Ignerska, świetna ilustratorka. Graficzka właśnie też. Fenomenalna. Dokładnie. Cici Ude, projektantka. I ja miałyśmy przyjemność po prostu pokazać swoje prace w postaci takiego mini kiermaszyku. No i to było coś niesamowicie miłego. Po prostu przyszło tyle ludzi, którzy chcieli kupić moje zdjęcia, Marty grafiki, ubrania Cici. To było po prostu przemiłe spotkanie i będziemy chyba taką formę spotkań kontynuować, jak będzie już taka możliwość. A powiedz mi, ta twoja kreacja, jeśli chodzi o fotografię, idzie jeszcze dalej w jakimś kierunku? Czy eksperymentujesz ze światłem rentgena na przykład? Tego to jest nigdy za wiele. Czy cię to w ogóle interesuje? Czy nowe technologie? Oczywiście. Nowe technologie to... ostatnio miałam taką przygodę piękną z Pawłem Pająkiem, Paweł Pająk, który jest wybitnym naszym właściwie takim realizatorem multimedialnym. On tworzy takie, on to nazywa środowiskiem takim wirtualnym dla oprawy koncertów. On jest odpowiedzialny za Męskie Granie, za właśnie koncerty Dawida Podsiadło i my tak od wielu lat sobie pracujemy razem. Ja fotografuję mu te wspaniałe jego wizualizacje. Środowisko, to niesamowicie. Ja się czuję, jakbym była jakąś rybą w jakiejś wodzie. Tak. No on to ja też lubię to nazewnictwo. On to nazywa środowiskiem, a też się śmieję, kiedy ja nazywam te jego projekcje na przykład grafizacjami, bo dla mnie to są grafizacje. Nawet nie wiem, czy takie słowo istnieje, ale mi się bardzo na taki koncert mi się podoba. No to oczywiście, za jakiś czas wszyscy tęsknimy za takimi koncertami, więc ja przy tych wielkich realizacjach jestem obecna, pomagam mu od tej strony realizatorskiej, także mu po prostu to fotografuję, ale też miałam taką przyjemność, że razem z moją przyjaciółką, tancerką wybitną zresztą, Kornelią Marią Lech, która mieszka obecnie w Tel Awiwie. Ona była... Batshewa Tak, ona jest w Batsheva Dance Company. To jest taki bardzo słynna właśnie teatr taneczny z Izraela. Niesamowite to jest. Taki język taneczny stworzony przez Ahada Naharina, bardzo słynny. I Kornelia, jako zresztą jedna z nielicznych, chyba właściwie jedyna Polka, miała przyjemność tańczyć w składzie Batszewy. I ona przyjechała do Warszawy. I razem z Pawłem, z wykorzystaniem jakichś jego niesamowitych też możliwości, on miał taką wspaniałą ścianę, plazmę, na której odkładały się zaprojektowane i przez niego, i przeze mnie wizualizacje. Wzory, dokładnie rzeczy. Tak. Więc i ona jakby na tle tego i też we współpracy z tym tańczyła. Okay. I też jej... A ty robiłaś zdjęcia? Ja, szczerze mówiąc, robiłam nawet wideo, tutaj trochę więcej, bo to jednak jest taniec, więc chciałyśmy pójść o krok dalej. I oprócz tego świetnie, bo ten ruch jej się multiplikował gdzieś na tym ekranie, więc ta technologia jakby wspierała jeszcze wideo, ruch i ekspresję taneczną, artystyczną Korneli. Więc może już niedługo będzie można zobaczyć jakieś fragmenty tego filmu. To oczywiście to są eksperymenty, tak? Dopiero zaczynamy też... A jak ty się czujesz w takich eksperymentach? Fajnie, ja to uwielbiam po prostu. I też żałuję, bo tam mieliśmy bardzo mało czasu. I to jest dopiero pierwszy jakiś tam krok. Okay. Gdyby Kornelia mogła przyjechać teraz z tego Tel Awiwu, to byśmy pewnie robiły już od 3 miesięcy znowu to wideo. Może tutaj jakąś inną tancerkę znajdziesz. No ale to też jest ważne jest po prostu... Ważna jest osoba, ważna jest ta synergia. Więc to ja w ogóle kocham taniec. Akurat konkretnie gagę, taniec współczesny właśnie Batszewy. I to, co robi Kornelia, to jest dla mnie tak inspirujące. Ja nie miałam pojęcia w ogóle, że ciało może okazywać emocje w tak różnorodny sposób. Poprzez ruch właśnie i jest tak dużo w tym emocji, ale też takiego... To nie jest w ogóle wyrachowane. Ten język jest niezamknięty, on jest otwarty. To wszystko wychodzi od tancerza, konkretnego tancerza. On jest zindywidualizowany. Od osobowości, tak? To nie jest taniec danej osoby. Oczywiście to nie jest taki taniec jak Teatrze Balszoi, że każdy ruch jest powtarzalny i musi być idealny. Okay. Tylko tu mamy właśnie... Czyli oni mają jakąś możliwość improwizacji, absolutną, tak. Czyli wolność. Absolutną wolność. Czyli ciebie kręci wolność też. No na pewno. Każdego artysty. Tak. Ale... I też mając taką modelkę, nie wiem, no to zrobiłyśmy już bardzo, bardzo wiele sesji fotograficznych związanych właśnie z jej tańcem, z gagą, z ruchem w różnych miejscach, nie tylko w Warszawie, ale też w Tel Awiwie i to jest tak już olbrzymi projekt, że ja mam nadzieję, że to jakoś pokażemy w większej formie albumowej, czy też jakieś wystawy, no to by było Honiu, świetne. Bo ciebie chyba bardzo też inspiruje muzyka, tak jak to czuję i wiem, że ty zawsze dużo słuchasz różnych rzeczy i powiedz mi, czy ta muzyka też pomaga ci w twojej pracy? Znaczy, czy to się jakoś przenosi? Ta twoja wrażliwość, którą czerpiesz z muzyki. No też... Znaczy ja sobie nie wyobrażam życia bez muzyki. Znaczy, to jest tak różnorodny też świat dla mnie. Ja nie zamykam się na jakimś konkretnym nawet nurcie. No, dużo słucham różnych rzeczy. Też... A jest coś, co ostatnio cię inspiruje właśnie w tym czasie, nie wiem, pandemii, mogłabyś powiedzieć wszystkim, posłuchajcie tego, bo to jest naprawdę niezłe. Ja się ostatnio zachwyciłam, może też dlatego, że byłam bardzo blisko tego projektu, tą płytą Meli Koteluk ostatnią, Baczyński, nagraną zespołem Kwadrofonik. I tam jest Bartek Wąsik, który gra na fortepianie i ja to jestem zachwycona tą płytą. To uważam, że to jest coś niebywałego. Jak można wiersze, które same w sobie są oczywiście wybitną literaturą, jeszcze tak zinterpretować, że to jest tak świetny kawałek muzyczny, który ma swoją taką autonomię i emocje każdego z tych utworów są zupełnie inne. Jest tak świetna aranżacja właśnie na fortepian Bartka. Też miałam przyjemność po pierwsze uczestniczyć przy teledysku, przy zdjęciach. Oczywiście byłam na jednym z 2 raptem koncertów, więc to też jest niezwykle na żywo, tak? I uważam, że jeszcze na żywo. Jeszcze teraz, tak? Niedawno. Tak. W Muzeum Powstania Warszawskiego podczas właśnie rocznicy wybuchu był uroczysty koncert i to było raptem kilka osób tylko mogło uczestniczyć, więc w ogóle to jest też niesamowita historia, że w czasie tej pandemii ja jako fotograf mam przyjemność uczestniczyć w niezwykłych wydarzeniach kulturalnych, które są po prostu zamknięte dla innych. Więc to był właśnie przykład jednego z tych takich... Dobrze być fotografem. Czasami tak. Czasami tak. Ja myślę, że bardzo często, że wchodzisz rzeczywiście w miejsca, w które są dla innych często na przykład niedostępne. Mam wrażenie, że... Więc jeżeli ktoś się zastanawia, a marzy o tym, żeby robić fotografię, to niech to robi jak najszybciej. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Moim gościem dzisiaj jest Honorata Karapuda. Niezła sztuka. Do usłyszenia za chwilę. Niezła sztuka. Marta Król, niezła sztuka i u mnie gościem dzisiaj w audycji w Dobrym Radiu jest Honorata Karapuda. Witam cię serdecznie po raz kolejny. Honorata, powiedz mi, Po co nam fotografia w czasach, kiedy każdy ma iPhone'a i może wyciągnąć sobie go i zrobić zdjęcie, a potem wrzucić, zrobić jakiś filtr i... Po co nam fotografia? Ojejku, ja nie wiem po co. Nie, naprawdę. Naprawdę, bo to szczerze mówiąc, ja mam przyjaciółkę z Hiszpanii, która iPhone'em wygrała już nie wiem ile nagród, robiąc zdjęcia fenomenalne iPhone'em, więc... Ale to chyba nieźle obcykała różne funkcje. To nie, absolutnie, do tego liczy się, co jest na tych zdjęciach, okay. Tak? Absolutnie. A co ona fotografuje? Ona akurat fotografowała... Zdaje się ciocię swoją albo babcię, która no, generalnie mnie chorowała. Okay. Tak. I to był taki rodzaj pamiętnika intymnego z dokumentacji. Tak, tak. A poza tym różne tematy fotografuję. No po prostu... I naprawdę ma robi to iPhone'em. Robi to iPhone'em. Akurat, przepraszam, nie chcę kłamać, czy akurat ten projekt był, ale na pewno cała masa innych projektów jest na pewno zrobionych celowo telefonem, żeby pokazać, że jakby narzędzie nie ma znaczenia. Narzędzie nie ma znaczenia, bo... A ma znaczenie, czy nie ma według ciebie? Dla mnie ma. Znaczy, ja mogę o sobie mówić. Dla mnie ma znaczenie. Oczywiście, że tak. Mów o sobie, absolutnie. Tak. Po prostu, no... Mam nadzieję, że długo jeszcze ten iPhone nie dogoni mojego sprzętu, który jest absolutnie wybitny, kocham go, jest moją prawą ręką. Ale ma jedną wadę. Tak. Jest ciężki. Trudno. Muszę być silna. Ile on waży? Nie wiem, nie chcę wiedzieć, ale mój plecak waży... dźwigałam chyba. Tak, z 15 kilo do minimum. I wyciągnięcie tego też chwilkę trwa? No trwa, no cóż. A masz iPhone'a w kieszeni, wyciągasz ciach, nie? Tak, no nie jestem zadowolona. Okay. Robię te zdjęcia tym iPhone'em. Ale ktoś ci zabiera pracę w ten sposób, myślisz? Czy... Nie zabiera. Ja się zresztą nie uważam, żeby to była jakaś dyscyplina sportowa, robienie zdjęć. Niech się ludzie cieszą tymi zdjęciami. Jak robią świetne zdjęcia i jakby sprawiają to frajdę, no przecież... Nie, to jest niesamowite. Znaczy, no wiesz, przecież to jest frajda dla wszystkich. W czasie tej pandemii też widziałam wiele takich kursów na Facebooku prowadzonych przez świetnych fotografów, którzy mówili, jak robić dobre zdjęcia iPhone'em, jak sobie selfie zrobić. No pewnie, niech się... Mówili, I bardzo mi się podobała pierwsza lekcja, na której jeden fotograf powiedział, drogie panie, ale panowie też, jedna z ważnych rzeczy jest taka, na którą może nie zwracacie uwagi, że najpierw trzeba zobaczyć, czy to obiektyw w waszym iPhone'ie jest czysty. Bo wiele osób robi zdjęcia bardzo zawróconym. Jak pomyślałam sobie, że to jest takie oczywiste i teraz za każdym razem przecieram sobie, jeżeli chcę zrobić jakieś ładne zdjęcie. I rzeczywiście chyba ludzie nabierają takiej świadomości. Ta fotografia i ten świat obrazu tak bardzo wszedł w nasze życie. Znaczy mamy... Tak. Znaczy ja też się zastanawiam, to goni wszystko w jakąś stronę takiego perfekcjonizmu, że rzeczywiście lepsze szkło i lepsze parametry i tak dalej. No i bardzo dobrze, no bo już chyba nie ma takich złych zdjęć, typu totalnie nieostre, totalnie, nie wiem, niedoświetlone, prześwietlone, no bo to się wszystko samo robi. Ale czy tutaj jest jakiś element sztuki w związku z tym? To jest trudne bardzo, gdzie jest sztuka, bo naprawdę wierzę, że wiele fotografii wykonanych iPhone'em może być absolutnie wybitną sztuką, naprawdę. Bo to jest wiele składowych, co jest w głowie, co jest sfotografowane, jakie są emocje, jaka jest wartość kompozycyjna, kolorystyczna i tak dalej. No to jest mnóstwo składowych. Narzędzie jest bardzo ważne dla mnie, bo ja się po prostu bezpieczniej czuję, mając świadomość, że jest świetna jakość, że można ją multiplikować, że można ją powiększyć, że można decydować o głębi ostrości, o nastroju zdjęcia. To ty decydujesz, oczywiście, a nie sprzęt decyduje, okay. Więc to tak jak mówię, zobaczymy, co będzie za parę lat. Może rzeczywiście telefon będzie tak świetny, że ja będę chciała tylko i wyłącznie będzie lżejszy posługiwać. Ale ja uwielbiam też ten proces cały. Wymieniam obiektyw, zmieniam nastrój, parametry, robię bardzo długie, na długich czasach zdjęcia. Znaczy to w ogóle też robi wrażenie, jak ty wyciągasz aparat, który jest duży i to robi jakieś takie wrażenie, że to ma moc. Aż to jest profesjonalne wreszcie, Nie, to ja... Dobrze, że robi wrażenie oczywiście. No to... Wiesz co, bo to jest też takie dziwne, że na wielu planach filmowych ten sprzęt też bardzo idzie do przodu i jest coraz mniejszy. No właśnie. I ja ostatnio zauważyłam, że zresztą sami reżyserzy, operatorzy o tym mówią, że kiedyś to był taki wielki sprzęt, to jakoś miało taką energię, robiło wrażenie i budziło respekt. A teraz ktoś wyciąga aparat i robi naprawdę świetnej jakości film, który można zobaczyć potem na ekranie w kinie. Więc te czasy się zmieniają. Tak. Dla mnie ważniejsze jest to, nie czym robimy zdjęcia, ale jakby jak myślimy o tym zdjęciu i co jest na tym zdjęciu. No właśnie, a jak ty myślisz o zdjęciach? Ale ja osobiście, tak? Oczywiście. Pytam tylko o ciebie. Jak ty myślisz, jak robisz zdjęcia, Jejku. Jak podchodzisz do... To musi być jakaś taka wynikowa tego, co chce dać osoba fotografowana i tego, jak ja tą osobę chcę zinterpretować. Okay. O, i musimy się gdzieś zgodzić tutaj na jakiś kompromis, bo ta osoba chce się pewnie jakoś tam zobaczyć, bo ja słucham ludzi, nie jestem takim jakimś dyktatorem, że tylko tak i tak, ja ciebie widzę tak i tak. Nie, ja chcę usłyszeć, co mają jakby do powiedzenia na temat swoich potrzeb. Czy jesteś w dialogu z nimi? Mam nadzieję. Mhm. Ale potem troszeczkę tak naciskam, że tutaj poeksperymentujmy. Bo te osoby nigdy, wizję swoją. No tak, te osoby nie były nigdy zazwyczaj w eksperymencie. To znaczy, że one nigdy nie przekraczały jakieś bariery, tak? One nigdy się na przykład nie rozebrały, tak? Albo... No właśnie o to cię chciałam zapytać. Tak, a się rozbierają, zaraz się rozbierają. To też jest piękne. Szybko się to dzieje? Szybko się rozbierają. Słuchajcie, to niesamowite. Szybko się rozbierają, ale ja znaczy, na początku mówią, nie, nigdy tego nie zrobię, a potem się rozbierają. Tak, wszyscy. Ale mężczyźni też? No dlaczego nie? Nie, no to super. Czy ja mogę być twoją asystentką? Proszę bardzo. Na sesję. Zauważyłam, ostatnio miałam parę zapytań o takie intymne bardziej sesje, właśnie akty i parę takich zrobiłam i to jest niezwykłe przeżycie z obu stron, bo ja też muszę się jakoś zachować i być takim okiem obiektywnym, żeby nie rozpraszać tej atmosfery. To jest trudne. Jakieś takie, tak, intymności, żeby te osoby się poczuły swobodnie. Udało się to, mam nadzieję. Więc no, każdy przypadek jest naprawdę indywidualny. Więc to jest rozmowa, tak jak powiedziałaś. Rozmowa. Rozmowa z drugim człowiekiem. To niesamowite, że jednak ten język fotografii to jest język relacji, język spotkania z drugim człowiekiem. Tak. Powiedz mi, czy zdarzyło ci się, że komuś odmówiłaś zrobienia fotografii? Tak, ale nie powiem komu. Okej, nawet nie chciałam cię o to pytać, bardziej chciałam cię zapytać dlaczego. Nie zgadzam się ze światopoglądem tej osoby. Okej. Tak. Okej. Myślałam, że to, każdy ma prawo. Każdy ma prawo i no, mamy prawo zawsze powiedzieć nie. A czy miałaś takie zdarzenie, że ktoś ci powiedział, że poproszę o taką sesję, ale to było tak szalone albo tak jakieś, nie wiem, dziwne... To ja bym powiedziała tak. Okej, czyli wszystkie szalone projekty cię interesują. Tak, ja kocham szalone projekty, uwielbiam persony, uwielbiam ludzi, którzy się zmieniają, którzy mają jakieś swoje trzecie, czwarte oblicza, takie jakieś przedziwne. To jest dla mnie fascynujące, jak różnorodny jest człowiek i ja to uwielbiam dokumentować. Niesamowite to jest, co opowiadasz, naprawdę zupełnie. Bo to jest dokumentacja rzeczywistości, prawda? Tak, bo to jest rzeczywistość. Ktoś, kto ma jakąś kolejną wersję samego siebie i pracuje nad tym, rozwija to, no to jest jakiś rodzaj też to sztuki przecież, tak? Czy ty wracasz do zdjęć, które kiedyś zrobiłaś i na przykład masz jakieś swoje ulubione zdjęcia i lubisz na nie patrzeć albo cię inspirują? Tak, ja mam masę ulubionych zdjęć. Nie potrafię tak od razu powiedzieć, jakie. A mam po prostu cudownie, że już tyle jakichś doświadczeń i wyjaśnień i spotkań mi się przydarzyło. Ulubione zdjęcia. Mam jakieś przygody takie. O, może w ten sposób. Czyli co, oglądasz zdjęcie i otwiera ci się jakiś świat przeżyć z tamtego okresu? Trochę tak. Tak jakbyś oglądała stary album. Tak, coraz rzadziej to robimy, bo robimy to w telefonach teraz najczęściej. No właśnie, ale ja tego pilnuję, tak? Bo ja jako fotograf mam dokumentację uporządkowaną, tak? Czy namawiasz ludzi do tego, żeby dokumentowali, zachowywali swoje zdjęcia? Ja nawet wczoraj poprosiłam mojego męża, jestem trochę atechniczna, żeby zrzucił moje 55 000 zdjęć z iPhone'a na twardy dysk, ponieważ nie mieści mi się nic, już nie mogę im zrobić, może tam jest nawet więcej, żeby to było w chmurze. Ja mówię, no ale jak chmura zniknie? On mówi, nie, no to musiałaby być jakaś wojna Chiny, a jak będzie, to co? No to w te twarde dyski też padną. Ja mówię, no to co robić? Drukować? Powiedz mi, jak to zachować? Jak zachować pamięć? No na pewno niestety trzeba przejrzeć te zdjęcia. To znaczy, czy przejrzeć, uporządkować, wykasować, albo przynajmniej odłożyć w tak zwany katalog zapasowy, albo nie wiem, na później. I gdzie to trzymać? Na twardym dysku właśnie? Właśnie chciałam powiedzieć o tym, że wybrać te zdjęcia, które są niezwykle cenne i ulubione i wtedy je multiplikować. Ja przynajmniej mam taką metodę. Moje ulubione zdjęcia, ja mam 15 dysków, każdy po 4 tera, plus jeszcze miejsce gdzieś tam. Gdzie je trzymasz? W jakimś sejfie? W różnych miejscach, tak szczerze mówiąc już teraz. Na świecie? Bo, tak, bo takie nomadyczne życie powoduje, że rzeczywiście one są zapieczętowane, schowane, ale te najważniejsze zdjęcia są kopiowane na kolejne komputery. Są takie katalogi na kolejnych dyskach pod tytułem ulubione, ważne i one po prostu są, bo nie chcę, żeby zniknęły nigdy, żeby nie zniknęły, bo już jest tyle ich kopii, że raczej nie znikną, bo jak zepsuje się jeden... Tak? I też ludzie tylko tam jest mała rozdzielczość, tak? Mi zależy na tej najwyższej rozdzielczości, więc po prostu staram się pilnować tych zdjęć, które są niezwykłe dla mnie cenne, ale to wymaga właśnie tej dyscypliny wyboru, dyscypliny przejrzenia tych wszystkich zdjęć, prawda? I decyzji, że to jest dla nas ważne. To wymaga czasu. Tak, ale to jest ciekawe, bo też to jest ważne dla naszego życia, tak? To są ważne dla nas osoby, ważne chwile, więc fajnie to przechowywać, nawet jeśli tego już nie drukujemy w postaci albumów. Ale też można drukować. Ja można. Wielką radość wywołałam, jak na urodziny mojemu tacie czy mamie daliśmy album ze zdjęciami z wnukami. No i właśnie, to było w postaci druku. I to rzeczywiście niesamowitą ma siłę. Można sobie tam spojrzeć. Ja to myślę, że to za chwilkę wróci. Tak? Że tak będą chcieli ludzie to mieć może to jest dobry pomysł na biznes też. Tak. Dobrze, a jak radzisz sobie teraz tej pandemii, powiedz? Mówię nawet o takim komforcie psychicznym, to znaczy to wszystkich dotyka, bo to się nie da obejść. Czy na przykład masz, po pierwsze, jak sobie radzisz zawodowo, a po drugie psychicznie, znaczy jak się resetujesz, czy masz jakieś sposoby, żeby... Tak. Jest trudno teraz dla wszystkich i rzeczywiście mam takie słabsze momenty. Ja w ogóle jestem taką pozytywną osobą z natury i właśnie, no niestety, a teraz mamy taką sytuację polityczną i która powoduje, że nagle ja nie mogę być taka pozytywna. Nie, ale nie musisz, da się nikt w ogóle nie wymaga to jest wbrew twojej naturze. Wbrew mojej naturze. I ale czasami trzeba powiedzieć nie, czasami trzeba też wyrazić swój sprzeciw. Co do takich osób właśnie introwertycznych bardziej jest trudniejsze, ale czy konieczne. Musiałaś teraz się sprzeciwić? Na przykład, ale też ta sytuacja, że nie widzimy jeszcze końca, tak? Bo fajnie by było mieć w tej pandemii, prawda, jakiś do tego momentu, a my wszyscy nie wiemy, jesteśmy zawieszeni. Jak ja sobie radzę? Nie wiem, to jest trudne pytanie. Ja myślę, że każdy ma swoje metody. Moją metodą chyba jest praca rzeczywiście. Ja mam ciągle tej pracy dużo. Nie wiem, jak ja to robię. Zawsze, odkąd pamiętam, mam dużo pracy, którą sobie albo sama narzucam, albo po prostu jakoś tam przychodzi do mnie. Czyli masz jakąś dyscyplinę też? Mam też dyscyplinę, bo przez już chyba ostatnich 10 lat pracuję dla siebie. Nie pracuję dla kogoś w firmie, tylko... Jesteś wolnym strzelcem. Jestem wolnym strzelcem, a też to wymaga takiej dyscypliny codziennego po prostu Jesteś panią przedsiębiorczynią. Tak, przedsiębiorczynią, więc właśnie. I to już może dla wielu osób jest zaskoczeniem taka praca, ale dla mnie nie jest, tak? W sensie jestem zamknięta, zdana sama na siebie. Muszę zrobić to i to. Sama sobie wyznaczasz cele, plan. Więc jeden kroczek na raz, może tak bym powiedziała. Może to jest metoda. Że jeden krok na raz, jedno zadanie na raz. Potem będzie następne. Odhaczasz powoli. Odhaczam. To jest bardzo dobra metoda. Ja naprawdę też jestem. Czyli nie stawiać sobie jakichś celów. Nie, właśnie, zbyt wygórowanych nie. Jest jakaś lista. Pomalutku muszę akceptować swoje własne spóźnienia i gdzieś tam swoje własne jakby takie niedociągnięcia, że się nie da wszystkiego na raz zrobić. Ale to też jest kwestia do zaakceptowania. To jest życie, nie? Tak. Niesamowite. No i myślę, że jesteś w takim dobrym momencie. Zresztą zawsze, jak cię znam, w takim momencie dużej świadomości, samoświadomości osobistej, ale też zawodowej. Wiesz, czego chcesz. Masz jakieś marzenia związane z fotografią? Albo chciałabyś kogoś sfotografować? Chciałam kogoś sfotografować. Ja pewnie tak, ale już zapomniałam, bo ja po prostu jakoś nie, zawsze się skupiam na tym. Że Bjork? Bjork, czemu nie? Czemu nie? O czym sobie tak myślę, że ja nie mam, właśnie jestem dziwnym w ogóle konstruktem. Ja nie mam marzeń, to jest bo ty po prostu te marzenia spełniasz. Nie. Mnie to chodzi, ja jestem skoncentrowana na takiej zadaniowości. Chyba rzeczywiście ta teraźniejszość jest ważna dla mnie. Czyli być tu i teraz. W sensie staram się po prostu realizować to, co jest jakby przede mną i aż takich wielkich planów, tym bardziej jakichś takich naprawdę dalekosiężnych, nieosiągalnych, ambitnych nie stawiać. Po prostu nie myślę na ten temat. Mam też dużo radości ze swojej obecnej pracy, która ciągle jest w niedoczasie. Tak? Ja muszę tutaj dokończyć to, tamto i to jest takie stymulujące, uspokajające. Czyli gdzieś być tam. Tu i teraz, czyli to, co mamy w fotografii, łapać chwilę i tego Państwu życzę serdecznie wszystkim, którzy teraz może się czymś martwią. Bądźmy tu i teraz, róbmy sobie małe plany, po kolei, powolutku je realizujmy i cieszmy się z tego, co jest. Ja myślę, że to jest dobra puenta dla naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnę, że dzisiaj moim gościem w Niezłej Sztuce była Honorata Karapuda. Bardzo Ci dziękuję za przyjście. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że przyjdziesz do mnie znowu i że zrobimy jakąś fajną sesyjkę. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia. Niezła Sztuka.